Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Słuchajcie, zastanawiam się, kto z was zauważył, że na moim kanale, na YouTubie pojawiła się ramka Polecam Współpracuję. Tak, pojawiła się ramka Polecam Współpracuję, czyli kanały polecane przeze mnie, kanały osoby, z którymi współpracuję, bądź które polecam. Zazwyczaj jest to jednoznaczne, czyli jeżeli z kimś współpracuję, to również go polecam. I właśnie ta ramka, mam nadzieję, że z czasem będzie uzupełniana o kolejne osoby, kolejne kanały, które będę polecał. W chwili obecnej decyduję się wyłącznie na zamieszczenie tam osób, z którymi nagrywałem, z którymi współpracowałem. I stąd też pojawiły się tam na razie trzy osoby, mianowicie Madzia, z którą nagrałem całą serię praktycznie, jeżeli chodzi o Minecrafta, całą jedną serię, plus do tego oczywiście Arlinka, z którą współpracuję w chwili obecnej, a także Buxton. A jeżeli chodzi o Buxtona, jego akurat nie znacie, bo z nim nie nagrywałem, aczkolwiek jest to osoba, która bardzo dużo działa na kanale, mianowicie stworzył dla mnie outro, stworzył dla mnie intra do wielu, wielu serii, a także różnego rodzaju wstawki i elementy w postaci właśnie intr, outr i różnych rodzajów wstawek, także jeżeli chodzi o początek i koniec moich materiałów, w większości jest to jego zasługa, za co bardzo dziękuję, i stąd też postanowiłem go zamieścić właśnie w kanałach polecanych, jako niejako właśnie członek pewnego rodzaju teamu, tak, pewnego rodzaju drużyny, którą staram się może nie tyle stworzyć, bo zależy mi na tym, aby zaczęła działać jakaś grupa, zaczęła działać grupa osób, która będzie ze sobą współpracowała, zaczęła działać grupa, która będzie się po prostu dogadywać, wspólnie ze sobą nagrywać, a zobaczymy, czy to się uda. Na razie jest Buxton, czyli osoba, która dużo działa, jeżeli chodzi o materiały, początek, koniec filmu, jeżeli chodzi o wykończenie tych materiałów, a także Arlinka, z którą nagrywam. Jeżeli chodzi o Madzie, w chwili obecnej nie ma żadnej serii. Być może w przyszłości coś takiego się jeszcze pojawi, być może jeszcze z czymś wystartujemy, ale tego nie jestem w stanie powiedzieć. Na chwilę obecną nie przewiduję czegoś takiego. Madzia, myślę, też tym bardziej nie. Ze względu na to, że ma teraz, no wiadomo, swoje rzeczy, swoje serie i tak dalej. W przyszłości kto wie? W przyszłości kto wie? W przyszłości też myślę, że pojawią się kolejne osoby, z którymi będę nagrywał. Ale to jeszcze zobaczymy, kto, jak, gdzie i o której. Także zobaczymy. Tymczasem dzięki wam za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, pa pa.